pozwala mi unieść się w górę. Wtedy czuję, że frunę, jakbym był najarany skunem. Do tego zapalić indykę, tak jak lubię wieczorem pisząc winikę. Wszystkie mięśnie rozluźnię, tak dokładnie wszystkie w ten sposób indyk fazuje. Co do sativy, to lepiej ją palić za dnia. Czyli zajebisty, mentalny i lżejsza wania. Niektórych trawa zamula, nie dla nich się to wydaje, bo nie znają skuna, co dają te dwa rodzaje. Yo, jak chcesz odróżniać, to nie kupuj syfu z ulicy. Postać kwiatuszka poznasz po wyglądzie liści. Właśnie. Nawet jak wszędzie pucha, ty masz naturalny, czysty. Sam też tak miałem, myślałem, że winą jest ludzie. Że te rodzaje to jeden chuj, przecież oba pali się. Zacznij szukać po forach zalet i wad. Zobaczysz, czy taka dobra, jakie zdanie o niej masz. Jak wszystko ma swoje wady i zalety. Poprawia nasze nastroje, zestawia niektóre leki niby. Wsypiesz do bledki, zapalisz, będzie wesele. I niszczysz szereg komórki, wraz z utratą ich kupieje. Zaburzenia psychiki, depresja i urojenia. Ataki paniki, amnezja i uzależnia. Jointy jak szlugi mają działanie rakotwórcze. Ty jeśli lubisz pal, to nie krytykuję, ale z umiarem warto, bo błędy mocno się czuję. Pamiętaj, nawet w naturze medal ma dwie strony. Wszystko co dobre kosztuje hasz, tak skutek uboczny. Ta wspaniała planeta, tylko dla nas to za piękne. To chyba żywy jest wszechświat, a my jego drobnym testem. Ta magiczna roślina relaks uwalnia. Pamięć zanika, z czasem sobie uświadamiasz. A jak odstawisz maszek, spać nie pozwala. Nie, spać nie pozwala. Nie, spać nie pozwala.